Marsz życia, który dzisiaj odbywa się w Łomży, jest taką odpowiedzią w pewien sposób na różnego rodzaju sytuacje, która się dzieje w Polsce, szczególnie protesty, czarne protesty, różne zachowania polityków, różne odpowiedzi różnych osób, moim zdaniem nie rozumiejących do końca życia. My tutaj ten marsz zorganizowaliśmy po to, żeby podkreślić, że chcemy otoczyć troską życie od naturalnego, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, bo to jest istotne, ważne. To życie, które zostało nam darowane przez Boga, nikt nie może ograniczać. Żaden człowiek nie ma do tego prawa, nie ma do tego żadnego mandatu. Dlatego taka nasza postawa, taki nasz głos w życiu publicznym, że to życie jest istotne, ważne i godne podkreślenia. Pociech niebo schyli, czy w gruzach lepnie szczęście akma. Mleko chwa słodka Pani, błogosławę. Moim zdaniem w ogóle jest za mało takich protestów w Polsce. To powinna być odpowiedź na te czarne protesty, dlatego że jak widzimy, to w dużej mierze przemawia do ludzkiej świadomości. I taki protest, który zwołuje zwolenników zabijania, mordowania dzieci, to musi być odpowiedź tak jak zwykle na nie. Więc powinny być białe protesty i tych protestów moim zdaniem jest dużo, dużo za mało. Więc musimy wychodzić i pokazywać to, że są ludzie, którzy są za życiem, za tym, żeby chronić od poczęcia do śmierci. Ja mam nadzieję, że Polska będzie krajem wolnym od aborcji i do tego dojdzie, tylko najpierw muszą być przygotowania. Tak jak zapowiedziała pani premier Beata Szydło, musi być program pomocowy, musi być wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, wsparcie rządowe dla matek, które spodziewają się dziecka niepełnosprawnego i dostaną to wsparcie, gdy się zdecydują na urodzenie dziecka. Musi być kampania społeczna, bo proszę sobie wyobrazić, naprawdę ludzie nie wiedzą, co to jest aborcja. Powiem panu przykład. Mój syn, który jest w drugiej klasie gimnazjum, zapytał koleżankę, czy ona jest za zabijaniem dzieci. Ona mu powiedziała, że nie. A on ją zapytał, jesteś za aborcją? Ona powiedziała tak. Więc nie powiem, co on jej powiedział, bo nie wypada, ale to pokazuje obraz świadomości społeczeństwa. Ja uważam, że gros społeczeństwa nie wie, na czym polega aborcja i obrazy, które są przedstawiane, nawet te dzisiaj na bramie kościoła benedyktynek, uważane są za zbyt drastyczne. Więc najlepiej nie pokazywać, jak to wygląda, nie pokazywać tego mordowania barbarzyńskiego. Ja miałam okazję nie tak dawno być w telewizji kablowej w Hajnówce. Jak zaczęłam obrazowo omawiać, jak wygląda aborcja, to pan prosił mnie, żeby tak obrazowo nie mówić, bo to jest drastyczne. Więc jeżeli nie widzimy, to jest dozwolone, więc im mniejsze dziecko, tym większa zgoda na zabijanie, więc musimy ludzi uświadamiać, co to jest aborcja. Jeżeli matka jest niezdolna do wychowania tego dziecka, to są właśnie te okna życia, które Kościół zostawia tym osobom i tutaj Kościół Łomżyński, biskupi, kapłani i wy tutaj wierni, jesteście tego dowodem, że są takie miejsca i są rodziny, które oczekują i z miłością przyjmą to dziecko. Ta dziewczynka, która była w naszym oknie, bardzo szybko trafiła do rodziny zastępczej. No, matka na pewno ubolewa jakąś taką rozterkę po utracie tego dziecka, ale jednocześnie myślę, że jest dumna, że urodziła, że oddała, że miała to odwagę. Wrócić, oddać to dziecko.